Pojawiliśmy się na tym terenie, bo podobno tutaj straszy. Wojciech Jaruzelski tu przychodzi podobno po nocy. Też takie obwarowania ziemne. Czy to był taki park dla ciężarówek, tak? Coś takiego. Ale wtedy Układ Warszawski był bezpieczny? No ale w momencie, kiedy oni się wykładali, to wtedy wszyscy mogli być bezpieczni od Budapesztu przez Bukareszt, aż tu kurwa potem po Polskę. To były czasy, co? Ale myślisz, że ich bolało, że do Chicago to nie doleci? Myślisz, że ich bolało, że do Stanów Zjednoczonych nie doleci? Siatki maskujące. Ciekawe, co to było w stanie wytrzymać, co? To nie było w stanie wytrzymać. Żeby wiesz, żeby zamaskować. Ławeczki. Do przeżycia. Ławeczki dla obsługi zestawów rakietowych, tak? Obrony przeciwlotniczej LWP. Ale nic nie pisali, nie wydrapywali na ścianach. Wydrapywane ściany na świeżo były za każdym razem. Przy zmianie obsługi. Porządek musi być. Ze stacji radarowej dostawali, ona tam na górę wjeżdżała, tego budynku, to zobaczcie.
tam wygląda. I nie było litości? Nie było, że może jednak nie odpalajmy? No. Wszystko otoczone takim betonowym murem szczelnie. Dość wysokim. To wiele tu hektarów jest. Widzisz? 157 BR Batalion drugi, widzisz? Później sobie odcyfrujesz dom. Za daleko dla meneli już. Wolą się nachlać pod ręką. Tam bliżej dziury. Ludzie nie lubią się męczyć. Tu jeszcze ja mam buzer od takiego ziła. Ten taki pod zderzakiem, prawda? No, ale to jest jakiś sygnał dźwiękowy wydaje? Tak? Co to jest? Nie, to jest taka osłona od tego ciężarówki. Zostawili gdzieś tutaj i ja ją powiedzmy znalazłem na oko. To jest taka z ryflowanej blachy osłona. Ciekawe, czy tu jakieś elementy tych pojazdów są? Są, bo to, nie wiem, czy tutaj na tamtym jeszcze odcinka znaleźli. Za 20-30 lat będą tu kopać się, spuszczać tym. Tak jak wiesz, wikingiem się niektórzy spuszczają. A te tyły stacji radarowej Ludowego Wojska Polskiego. Co tam jest napisane? Sprzętu, gwarancją gotowości bojowej. Sprawność. Wchodzimy? No to rozbiegiemy, ale to w tur. O, jakie to? Bramy jedną z uwagi. To są garaże na pojazdy, tak? Położona w okolicach Warszawy baza obrony przeciwrakietowej Ludowego Wojska Polskiego. Co my tutaj mamy napisane jeszcze? Nie wolno, znowu czegoś nie wolno. Po otwarciu drzwi czegoś nie wolno. Mam zestaw ratunkowy, kamele i leszek. No to mogło wytrzymać trochę, co? Przede wszystkim konwencjonalne uderzenie. Weź zdejmij. Co? Zobacz, co to jest. To jest z epoki płótna. Jakiś uszczelniacz? Może. Uszczelniacz? Coś w tym. Thank you.
To jest system wentylacyjny chyba, tak, Michał? System wentylacji. No raczej z epoki, ewidentnie. Czuję w tym ludową formę. No ba. To jest jeszcze obok kolejny garaż. Nie zdziwiłbyś się, jakby tutaj stał ZIŁ cały w środku? A byłeś w środku w nim? Ciężarówek to tu nie ma na pewno, to zabierali. Wchodzę. Wszystko. Co tutaj miało miejsce? Ile razy tu byłeś już? Czemu się nie pali? Włączam światło i się nie pali. To nie są łuski. Zajdzie do środka. Wentylacja. Nie, na pewno nie. Dziwnie tak. Idź jeszcze tu. A, to jest racz. Nie, nie możliwość. Nie, to jest racz, jakby nie. No, oszczędne światło. Jak to jest raczej, który nie ma dziury? A skąd wiesz, że nie ma? Tam jest płyta. No tak, to jest widać. No to no, no, na co coś takiego? Baldach. No tak. Albo nie, wiem co to jest. Kurwa, tam był piach i jak wchodzili do bunkra, to odstrzał był. Wiesz, przeładowanie broni. Zawsze się zastanawiam, do czego powie. A może to jest do tego do broni też? Może to być system jakiś wentylacyjny, wiesz, kryzysowy. A ma 6 minut na problem? To jest kolejne wyjście chyba, tak? Czy to tędy wchodziliśmy? Nie. Masz
Czujesz tu ducha Ludowego Wojska Polskiego? Ciekawe, do czego to było. Schodek był. Wiesz co? Ja, wiesz co to mogło być? Przeciwskażenie? Przeciwchemiczne, tak. Czyścili sobie nogi przed wejściem. Tak. To w ogóle, powiem ci, że cała ta salka to może być po to, żeby odkażać, wiesz? Tutaj mamy jakieś fajne tablice, zobacz. To były informacje na pewno. Michał? Nie wiem, czy... Tu mogły być informacje, co należy robić po kolei, kiedy, tak? Tutaj procedury na przykład. To są jakieś tablice, tak? Skórzane. No. Tutaj metalowe ze skórą. Jakie płytki? No, bo jest, zobacz, mata jeszcze jest. PCV. Jak co? Jakiś zwierzak w razie jakby wpadł, nie? To żeby miał szansę zbijać, a tam jest przejście do drugiego. Nie chcę mi się kurwa złazić na dół, bo nikt poszedł tam. Osłony do reflektorów jakieś. Gumy. Gdzie masz? Tam. No to do tych lamp. No, tych, no. Izolacja. W sumie to taką lampę to kurwa bym sobie jedną odkręcił. Nie chcę mi się wpierdalać tam. No. Buty jakieś. I to może być budce po... Nie stawaj na to. Bo jak pierdolniesz to człowiek. Lepiej nie widzę. Gdzie teraz? Można wejść tam, gdzie on odrobił, nie, jak ci się chce na górę. Czyli pojazd gąsienicowy wjeżdżał tutaj na górę. Tu się rozstawiał z anteną. Wygląda jak lądowisko dla helikoptera. Wentylacja zapewne, tak? To jest centralny punkt tej bazy, tak? No, jesteśmy na samej górze. A wokół niej były te wiaty, które wcześniej tak, oglądaliśmy. Tak. Trzy wiaty na pojazdy. Tu, wraz z tymi takimi nasypami, bunkrami, ala bunkrami dla obsługi, tak? Pieniądze? To są widać, że kopy pod konkretną instalację. No i ten wjeżdżał ichniejsze radzieckie, sowieckie pojazdy specjalnego przeznaczenia do garaży. Stoimy właśnie na dachu garaży. Ale co ciekawe, tam nie ma w tej garaży kanałów żadnych, takich do mechanicznych. No bo warsztat miałeś tam. Tu nie było potrzeby. To kanał to nie jest potrzeba. Te samochody mają taką wysokość zawieszenia, że jeżeli samochód wymagał kanału, to został wycofywany z linii, czyli z takiego, żeby nie stanowił, wiesz, zagrożenia, przyjeżdżał nowy, drugi, dostępny.
Ciekawe, ile ludzi spędziło tu pół swojego życia, co? Nie wiem, przymusową służbę wojskową to nie ze 2 lata, każdy w tej okolicy. Chodź, zejdziemy sobie tą drogą, co? Zobaczymy. No tam, czy nie? No można na tamtą stronę, będzie wygodniej. Będziemy mieli bliżej do wyjścia. No tą, żeśmy przechodzili. Tam coś leży takie większe. Złomiarze zgubili. Ja, ale polski wyrób, czy Made in, czekaj, jest. USSRR. Jak za USSRR to biorę. Tutaj odprowadzanie wody chyba było, tak? Odprowadzanie, chyba taka rynna odprowadzająca wodę, czy coś w tym stylu. No tak, kanał na przecież, żeby się wjeść. Nie siedzi, jak wjeżdża do górki. Na krew wrogów. Ciekawe, ile tu rzeczy jeszcze leży porzuconych na poboczu, co? Nawet na oko. No, zaraz komplet kluczy znajdziesz. Tablice? No. Fajny temat. No, nie widzę, kurwa. A ja miałem tylko zakaz fotografowania tablicy, nie? Czekaj, takie maty, no nie? Siatka, żeby ptactwo nie wlatywało. Tam jeszcze drugi jest z tamtej strony. Może tylko drugi ma przejść. Ty kurwa. Nakładki. No. Od gąsienic. No. No to połazić. Masz? No nakładki. Ty... Do jeżdżenia po drodze. Po asfalcie. No i to jest ciekawe, co to za pojazd. No tego. Gąsienicowego tego traktora takiego dużego. Stacji radarowej gąsienicowej, tak mi się wydaje. No na 100%, kurwa. Bierz jak chcesz tą pamiątkę. Wezmę. Wszystkie bierzesz? Nie, no co ty? Za tobą jeszcze jest. Ja sobie jedną wezmę tylko. Tutaj jakieś półki, tak? Tu, co tu mogło być? Jakie przybory techniczne? No tak. Co tu? Tak, patrz. Po tych tu. Popatrz, co tu jest w ogóle na tych blachach. Weź, odsuń się. Czy tu jest jakaś? Folia. Nie, myślałem, że może jakaś czapka. Nic. To jest, kurwa, to już jest band. Hmm? Tu coś na ścianie jest napisane. 71 rok, 1 września. No. 71. Wydrapane. Może, kurwa, tu jakiś karcel był, albo co? Nie wiem, ale tu są drzwi zamurowane, z tego co widać. No, widzisz to? Przejście było. Dobra. No ale już jest fajnie, taki. Wiadomo, że to wszystko po ruskich, tak? Ale no to jest ludowe Wojsko Polskie, za 30 lat będzie to ciekawa rzecz na pewno. Ja się zastanawiam, co to za rączka. No coś jest napisane. Trochę zobacz. To jest ten, osłona pewno reflektora jakiegoś. No. Iskra Moskwa, rok 52-54. No, też zabiorę. Guma też?
gumę? Nie, no są plastikowe jakieś. Chociaż nie, guma. No, może być taka sztywniejsza. Nie, no jak nic, na pewno to jest to. Weź sobie coś na ten i mi weź jedną i idziemy. No masz tutaj, masz. No, masz latarkę tą pomóc sobie? No, weź pochodzą. Jakieś organizery. To jest jakaś nakrętka, choć zobacz, to jest metal albo ebonit. To się nie ją tam na końcu. Jest? Zobaczcie, to właśnie zatrzyma. Spójrz, Michał, teraz. W tamtą stronę pociągnij. Nie ma. Patrzymy. Gniotca nie ma miotca. 7SP napis. Co dalej ciekawego? Albo cię kleszcze zeżrą potem. Wchodzimy na górę? No tak, bo tamtędy będziemy przechodzić. Na górę. Przy centralnej części stanowiska rakietowego, przy tym wzniesieniu, takie budynki gospodarcze. Może pomieszczenia mechaników, co? Co to mogło być tutaj? No, opuszczamy powoli to miejsce. Warto było, brama główna jednostki wojskowej. Pozdrawiam.